Pawinek, bo pan powiedział, jakiej... żyjemy, jakby echo tego dekalogu jakoś słabo rezonuje i słabo się odbija. W moim życiu staram się, żeby on był obecny. Oczywiście, jakby, ale zauważ, że ponieważ Warszawa jest moherowa, ludzie lubią to. Zdrowa przyjście gadać. Myślę, że dekalog umie doradzić. Dla mnie takie znaczenie, jakby... Umie doradzić takiej bazy, niektórym babom to się może podobać. Sam sobie zadaję pytanie, jakby... Czy przyjście, i on tak portret jednej ruskiej w domu przyjęła, że niby się z nią ożeni, tak wszystko w zawieszeniu, że niby się ożeni, tutaj jak, jakaś ruska dzwoni Allah, Allah, ale ona jest z Holandii, nie z Moskwy, no to cicho trza w domu, że on niby sam mieszka, bo one jemu coś tam dają, sponsorują do Holandii, pojedzie za darmo, jakby się dowiedziała, że ktoś tu mieszka, to on się nie ożeni z tą domu. Tam był. W 2015 Santiago. Czy tegoroczna podróż będzie się różniła czymś od tych poprzednich? I łzeb zaparte. O, na pewno będzie. Sama słyszałeś, tutaj pan mówił, masz kłamać w zaparte. Zaraz dekalogiem. Dzisiaj padłem taki pomysł, po co taki pieprznięty, że wiesz. Żeby przespać się na pustyni, żeby... No, a po to ty się mogę z nim zadajesz? A jak na ulicę hotelu, wyjdziesz, też sama nie będziesz. Może chodzić, tak jak mohery chodzą, tam, nadąsane, tam, nie w lewo. Tak, tak, pustynie, tak mają, jest, tak mają. Niesympatyczne, nierzeczliwe, nie ustąpi. Życzliwe w tramwaju, autobusie, albo nawet wziąć tylko śpiwór na przykład i przespać się na pustyni. Także będzie się różniła, bo będzie jakby związana tylko i wyłącznie z dekalogiem. I jakby będzie taką, myślę, że... Tamte dwie podróże były jednak bardziej takie turystyczne, a ta będzie rzeczywiście taką pielgrzymką, czyli pielgrzymka może tym się różni od wyprawy i podróży, że jest bardziej związana ze stroną duchową niż ze stroną taką krajobrazową. I tak samo i w tym będzie przypadku. A czy przygotowania do pielgrzymki różnią się bardzo od przygotowań do zwykłej podróżniczej wyprawy? Znaczy właśnie sam się zastanawiałem się nawet, jak się do tej pielgrzymki przygotować i tak myślałem, że będę dużo czytał. Tak. Natomiast stwierdziłem, że w sumie najważniejsze jest tu i teraz. I to także ta rysia, to ona drwi ta wiedza, z tych wszystkich wariatów. Ważne jest to, jakby, jak odbieramy rzeczywistość. I, no, no. I też jakby może nie warto liczyć. A właściwie to on, znaczy, nie wiesz... Liczę bardziej na Pana Boga niż na siebie, w tym sensie, że dzisiaj na liczę, że własnymi jakby siłami odkryję jakieś znaczenie dekalogu ale dla siebie. Wystarczy, żebyś ty tam jakby, się nie odezwała do niego, czy się nie odzywała, to on już wtedy zaczyna sobie atakować. Co Pan Bóg. Bo ty się nie odzywasz, bo ty coś takiego wiesz. Ustami innych ludzi. I stwierdziłem, no, że wampir energetyczny. Że warto się właśnie nauczyć. Taka Marta Boros, jak do Londynu uciekła, to by miała za złe. Warto się nauczyć. Bo ta Marta Boros mówiła, że Małga Kubiak jej wyżera duszę. Ja mówię, jaka Małga Kubiak? A potem się tak trafiło, że ja u niej w filmie grałam u tej Marty. A Rysia mówi, tak, że ta Marta Boros, nie dobrze, Boros, ona zawsze mówiła, że jakaś Małga Kubiak z niej energię wysysa. Ja taką małą podróżą, takim przerywnikiem jakby między innymi rzeczami. To stało się jednak czymś ważnym i mam nadzieję, że mimo to, że nie jest to długa podróż, nie trwa 10 dni, tylko 10 dni, ale nieraz mniej znaczy więcej. A co w trakcie tych 10 dni się wydarzy? Jakie miejsca pan odwiedził? Tego nie wiem. Znaczy, mniej więcej wiem, że będę na górze Syna i będę starał się podróżować śladami Chrystusa, czyli być Betlejem w Nazarecie. No niestety Małga Kubiak nie ma dobrego czasu teraz, linia Mysia. Ale spróbuję pójść taką drogą może mniej uczęszczaną, czyli jakby być otwartym. No i ta Marta Boros może droga, by chciała do Warszawy wrócić, no ale chyba nie ma gdzie za bardzo. Tam, proszę Ciebie, Rysia mówiła, że ona ma 600 czy 800 jakoś tam czego, punktów czy też, to jest bardzo dużo, ale na Polskę, natomiast na Anglię też nic. Kres północy, tak, jakoś przypomina trochę biegun północny, który jest w pewnym sensie... Ma mieszkanie socjalne, ma bardzo dobrze. Będzie to, żeby nie odwiedzać takich miejsc turystycznych, ale bardziej takie miejsca duchowe i żeby to była... Możliwe. Droga mniej uczęszczana. A tu w polskich dziadach to trochę już miała. Ale nie jest to w dzisiejszych czasach najbezpieczniejsze miejsce jak na świecie. Jak oni wcale, żeby nie trochę wydawali te mieszkania. To oni jeszcze Arabów by chcieli przyjąć. Izraela, nie przyjmą. Tak, właśnie... Czy to jakoś wpłynęło na planowanie? No,
może tak, no zobaczymy jeszcze, jak będzie przebieg tej podróży, ale to co ma być, to będzie z drugiej strony. I co ma być, to będzie, więc to nie chodzi o to, żeby ryzykować i narażać siebie na niebezpieczeństwo, ale też jakby nie ma co też jakby przed tym niebezpieczeństwem się jakby chronić za wszelką cenę, bo to niebezpieczeństwo może spotkać nas wszędzie, tutaj w Polsce, w Europie, gdziekolwiek jesteśmy, więc jakby, no tak, co ma być, to będzie, oczywiście nie będę ryzykował jakby, nie będę lekceważył tego niebezpieczeństwa, natomiast no nie jestem zwolennikiem tego, żeby jakby kurczowo trzymać za wszelką cenę jakby tej sfery, strefy komfortu, strefy bezpieczeństwa. Także zobaczymy, jak to będzie. Nie będzie pan sam, towarzyszyć panu będzie projekt Dekalog. Czym jest projekt Dekalog? Co to są za ludzie? Projekt Dekalog to jest Rabbi Klabowski właśnie, który zaprosił mnie do tego projektu. Czyli, że to ty jesteś pośredniczką pomiędzy Arabami i chciałabyś, żeby oni byli. Wielu artystów z Polski, z zagranicy, którzy są związani z tym projektem. Dla mnie projekt Dekalog to jest, symbolicznie to jest ten moment, w którym wnieśliśmy właśnie tablicę na szczyt. Ale nie wiem, czy ty wiesz, że tym Arabom kulturalnym ty zagadujesz rzeczy ważne, a którymi się zajmujesz, że tym źle robią ludzie, którzy z nimi jadą, bo jedzie 100 Arabów, a tam parę terrorystów jest, którzy im samym szkodzą. Którą piątej rano starasz się właśnie po drodze na Giewont. I na samym tym Giewoncie, jakby tak przypadkowo w takiej aplikacji Biblia Tysiąclecia, włączyłem taką opcję losu i werset i wylosował się akurat werset o tym, jak Mojżesz właśnie... Ale to nie można tak statystycznie liczyć, bo tak jest. Ja setki razy używałem tej aplikacji. Ale nie rozumiem tematu. Specjalnie przeze mnie może w głowie u takiego debila zaświtać myśl w ostatniej chwili, a wcale nie musiał być terrorystą. O co chodzi? Ilu takich już było w akcji? Są przede wszystkim niezwykłe, które coraz pełniej jakby żyje swoim życiem. Jest już płyta Dekalog właśnie z utworami, które są, gdzie każdy z utworów jest jakby ilustracją danego przykazania. 1 marca podróżnik Marek Kamiński rozpocznie swoją 10-dniową wędrówkę do źródeł Dekalogu. Tego dnia wniesie na górę Synaj w Egipcie dwie kamienne tablice. Teraz podróżnikiem rozmawiała Luisa Neubert. Reklama. No i ten. Teraz. Ale do jednej osoby nie podejdzie i chciałby, żeby 10. Laptopy, smartfony, zamawiaj w internecie na media.pl i odbierz za godzinę. Także widzisz, to w ostatniej chwili taka myśl u człowieka, my to mówimy wykolejonego, się robi. Wcale nie był terrorystą. On tylko pomyśli sobie, aha, czas na mnie, mogę oddać się swojej religii, chociaż mnie o to nikt nie prosił. Wyłapują sobie kandydata na ofiarę. No to jest, wiesz, osoba za osady samotna, nie mająca pracy. Często też dziewczyny, które w tym środowisku, no niestety mają gorszą pieczę. Ofiary przypadkowe. Polskie Radio 24. Informacje dnia. To jest różnie. Jak będą coraz bliżej, będą tu się zbliżać do ciebie, to i ciebie wysadzą w uroczystości rocznicowe. Także dziś 89. gala wręczenie nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. No. Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam. W Warszawie odbyły się biegi pamięci żołnierzy wyklętych. Od rana biegacze zmagali się na różnych dystansach 5 i 10 kilometrów, a niektórzy wygrali 1963 metry. To odniesienie do daty śmierci ostatniego żołnierza niezłomnego. Więcej na kanale Żyto. Biegacze chcieli potrenować przed sezonem, ale przede wszystkim uczcić pamięć żołnierzy wyklętych. Jestem patriotką, trzeba pamiętać o tym, co ważne, o tym, co było. No, jestem Polakiem, mam obowiązki polskie. Trzeba pokazywać wszystkie, no, każdy co zapomina. Atmosfera jest bardzo fajna i ze względów patriotycznych i takich sportowych. Oprócz zawodów sportowych można było obserwować rekonstrukcje historyczne. Nawet w skarpetkach cię puścimy. Opiekunka cała ta w tych okularach jak kopacz, to ona by tu chciała wszystkich przyjąć.
Antoni Macierewicz, minister obrony narodowej, wręczył medale 10 najlepszym biegaczom. Mówił, że bardzo Polska wiele zawdzięcza żołnierzom wyklętym. I ona te wolność, słowa tak możliwość spina i do końca wszystko wypowiada. Mi się też podoba. No ale jak tak cały czas gada, to można dosyć mieć. W biegach w Warszawie wzięło udział około 4000 osób. Natalia Żyto, Polskie Radio. A w Bazylice Katedralnej świętego Michała Archanioła i świętego Floriana w Warszawie biskup Mark Solarczyk przewodniczył mszy świętej w intencji żołnierzy wyklętych. Po modlitwie odbył się okolicznościowy koncert w wykonaniu Garwolińskiego Teatru Muzycznego od Czapy. A teraz jak ktoś chce się uczyć, to nie daj spokój. Teraz masz w internecie, teraz inną drogą. Też to mi, ale kiedyś mówili, że w internecie ta konia jest niższej jakości, bo kiedyś te kolumny głośnikowe i zwłaszcza tonu typowego, jak leciały dźwięki, to mówili, że wysokiej jakości. Natomiast z internetu to niskiej jakości, a to wcale nieprawda. Wszystko leci z internetu, co tylko nieba. Dariusz Wolke, zastępca burmistrza Praga Północ. Się właściwie zaczęło całe zło. To była główna siedziba NKWD. Coraz więcej widać młodzieży. Dla nich właśnie wyklęci są tym wzorem, który chcą naśladować. Swoje łąki wyciąga się sznur z białymi korami żołnierzy. Msza w intencji żołnierzy wyklętych sprawowana była również na Pradze Południe w sanktuarium Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników. W Hucie Pieniackiej odbyły się uroczystości 73. rocznicy pacyfikacji tej podlwowskiej wsi przez oddziały niemieckie i ukraińskich nacjonalistów. Zginęło wtedy około 1000 Polaków. Na początku stycznia będący częścią pomnika krzyż został wysadzony w powietrze przez nieznanych sprawców. Pod koniec zeszłego tygodnia Ukraińcy postawili nowy, będący niemal dokładną kopią poprzedniego. Posłanka PiS Małgorzata Gosiewska bardzo pozytywnie ocenia ten krok. Ten pomnik nabrał nowej symboliki teraz. To już nie jest tylko miejsce dramatycznej, koszmarnej zbrodni popełnionej wobec ludności Polski, ale właśnie też po tym, co się stało, po tym zniszczeniu i po odbudowie z inicjatywy społeczności lokalnej, jest to też już w tej chwili symbol pojednania. Tak powinniśmy budować nasze relacje. Ale nie tylko specjalnie, ale bardzo obrotna. Inicjatorem odbudowy krzyża był Wołodymyr Sereda, kierujący organizacjami skupiającymi Ukraińców, którzy zostali wysiedleni z Polski pod koniec i po II wojnie światowej. Jak podkreślam, bardzo ważne jest to, że krzyż powstał dzięki staraniom zwykłych mieszkańców Ukrainy przy życzliwości władz lokalnych. Ja i każdy z nas ma dzieci i wnuków. Będą prawnuki i one się potem zapytają, co to było za nieszczęśliwe pokolenie. Ja nie chcę, żeby o nas tak mówiono, nie chcę, żebyśmy robili te pierwsze kroki. Wcześniej postawienie nowego krzyża w Hucie Pieniackiej pozytywnie oceniał także ambasador Polski w Kijowie, Jan Piekła. Polacy na Białorusi starają się utrzymywać poprawne relacje z Mińskiem, jednocześnie chcą upomnieć się o prawa mniejszości polskiej. O działalności Związku Polaków na Białorusi dyskutowała w tym tygodniu Sejmowa Komisja Łączności z Polakami za granicą. Szefową związku od grudnia ubiegłego roku jest Anżelika Borys. Wskazała, że organizacja nadal nie jest uznawana przez władze państwowe w Mińsku. Mimo to obie strony starają się prowadzić ze sobą dialog. Związek Polaków zawsze był za dialogiem, ale zawsze też mówiliśmy otwarcie o problemach. Tak, o problemach związanych z nauczaniem, o fałszowaniu faktów historycznych. Często nasze stanowisko było wykorzystywane jako po prostu działalność polityczna, ale to była obrona polskich wartości, obrona nauczania języka polskiego. Trzeba budować relacje oparte na prawdzie historycznej. Anżelika Borys podkreśliła także istotną rolę, jaką pełni na Białorusi telewizja Białsat. O wypowiedzeniu umowy z tym medium poinformował na łamach Rzeczpospolitej wiceszef polskiego MSZ Marek Żółkowski. Władze w Mińsku powiedziały, że im Białsat nie przeszkadza, że to jest polski projekt i oni nie mają z tym nic wspólnego. Wiele osób opowiedziało się, że Białsat jest potrzebny jako jedyna niezależna telewizja. Ja nie będę komentowała formuły, ale niezależna telewizja na Białorusi dla społeczeństwa. Ale potem jej mama na Białorusi od 2005 roku w wyniku decyzji podjętych przez władze w Mińsku działają dwa związki Polaków. Jeden ma wsparcie miejscowych władz i jest oficjalnie zarejestrowany. Drugi mający wsparcie w Polsce nie może działać legalnie.
że ona dzisiaj 89. gala wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. Zdaniem reżyserki Agnieszki Holland, lista nominowanych do Oscara filmów jest ciekawa i znajduje się tam kilka dobrych filmów. Są filmy bardzo takie tradycyjne, bardzo hollywoodzkie, na przykład w Melanie Stronach. Zresztą mi się wydaje, mówi, to jeden z najlepszych filmów bardzo, bardzo dawna, jeżeli to zawsze. I taki naprawdę bardzo ciekawy i wzruszający film Hidden Figures o grupie murzynek matematyczek, które pracowały dla NASA. I to jest film, który warto jest obejrzeć, bo nagle zobaczymy zupełnie inaczej dzisiejsze amerykańskie problemy, które są bardzo głębokie, jeżeli zobaczymy, jak jeszcze strasznie dawno wyglądało to społeczeństwo. O tytuł najlepszego filmu będzie walczyło 9 obrazów, między innymi Nowy Początek, Moonlight, Aż do piekła, La La Land, Manchester by the Sea. Papież Franciszek rozważa możliwość złożenia krótkiej wizyty w Sudanie Południowym. Mówił o tym w czasie odwiedzin anglikańskiego kościoła Wszystkich Świętych w Rzymie Marek Lenert. Franciszek wziął udział w liturgii słowa i wygłosił kazanie. Ale nie następnie odpowiadał na pytania obecnych wiernych, mówiąc o młodych kościołach Afryki, ujawnił prezent. Zastanawiają się moi współpracownicy nad możliwością podróży do Sudanu Południowego. Wyjaśnił, że prosili go o to trzej biskupi z tego kraju, anglikański, presbiteriański i katolicki. Podkreślając, że wizyta mogłaby trwać zaledwie jeden dzień, ważne jednak, aby towarzyszył mu Justin Welby, arcybiskup Canterbury. Żona umarła na raka, wielki dramat. A to Franciszek już kilka razy apelował o pomoc dla Sudanu Południowego, któremu grozi klęska głodu. Przypomina się, że w kwietniu ubiegłego roku na greckiej wyspie Lesbos, gdzie odwiedził ośrodek dla uchodźców, towarzyszył mu patriarcha ekumeniczny Konstantynopola, formalny zwierzchnik prawosławia Marek Lenert, Polskie Radio. W nocy na południu kraju zachmurzenie umiarkowane, miejscami małe, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże i okresami słabe opady deszczu. Temperatura od minus 2 stopni miejscami na południu do 5 na wybrzeżu. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu porywisty, w porywach do 50 km na godzinę. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Dziś niedziela, 26 dzień lutego, prawie 9 minut po godzinie 22. Mateusz teraz przed mikrofonem. Dobry wieczór. W Polskim Radiu 24 felieton. Krzysztof Losz. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans najwyraźniej uparł się, aby zaprowadzić w Polsce praworządność, taką, jaką on i inni unijni biurokraci sobie wyobrażają. Co prawda Timmermans nie ma siły politycznej, aby wymusić na rządzie Brytyjskim pożądane przez siebie ustępstwa, ale chce nakłonić do interwencji państwa członkowskie. Ale mówi, zobacz, jest on bowiem niezadowolony z odpowiedzi strony polskiej przekazanej Komisji Europejskiej na uzupełniające zalecenia Brukseli wydane w grudniu ubiegłego roku w sprawie praworządności w Polsce. Timmermans najpewniej spodziewał się, czy raczej oczekiwał tego, że polski rząd ugnie się pod unijnym dyktatem, ale ponieważ tak się nie stało, to zdecydował się na podjęcie innych kroków. Wiceprzewodniczący zamierza bowiem przekazać unijnym krajom sprawę praworządności w Polsce za pośrednictwem prezydencji maltańskiej. Holenderski komisarz chce wysądować stanowisko unijnych rządów wobec Polski, aby potem ewentualnie podjąć interwencję przeciwko Warszawie. Dlaczego? Dlatego, że jak przekonuje Frans Timmermans, w Polsce są łamane zasady praworządności. Co prawda Komisja Europejska zastrzegła, że przekazanie sprawy Polski prezydencji maltańskiej nie oznacza jednocześnie uruchomienia procedury nakładania na nasz kraj sankcji, ale jest to groźba, że taka sytuacja Polsce grozi, jeśli nie podporządkuje się tak zwanym unijnym standardom demokratycznym. Sytuacja ta może na pierwszy rzut oka wyglądać groźnie, ale nasz rząd nie ma powodu, aby się obawiać nałożenia sankcji. Musiałyby się na to wszak zgodzić wszystkie pozostałe kraje Unii Europejskiej, a wiadomo, że część państw już dawno zapowiedziała, że takiego wniosku nie poprze. Nie jest też tak, że relacje Polski z innymi państwami znalazły się w jakimś kryzysie czy na zakręcie. Dlaczego jednak Frans Timmermans uparł się akurat na Polskę? Dlaczego podgrzewa atmosferę wokół naszego kraju w mediach i na unijnym forum? Czyżby w państwie nadpisu rzeczywiście demokracja i praworządność były zagrożone? Na pewno nie bardziej niż w innych państwach, zważywszy na to, że u nas wspólne sądownictwo, prokuraturę, czy funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości ogólnie rozgrywa się w praktyce na poziomie elit, a w niektórych państwach unijnych
których praworządność jest zagrożona choćby przez problemy z imigrantami i islamskim. O co więc chodzi? Bo widać, że rzekoma ochrona praworządności to tylko pretekst. Franz Timmermans prowadzi polityczną grę, której celem jest zarówno walka o jego polityczne wpływy w samej komisji, jak i polityczne wzmocnienie unijnych instytucji. Gdy pojawiły się pierwsze nieoficjalne informacje, że szef komisji Jean-Claude Juncker być może nie będzie się ubiegał o kolejną dwójpółletnią kadencję, to właśnie Holender znalazł się w włoskim gronie potencjalnych kandydatów na fotel przewodniczącego Komisji Europejskiej. I zapewne głośny spór z Polską o unijne wartości miałby mu pomóc w staraniach o tę funkcję. To dużo łatwiejsze niż zaproponować prawdziwą reformę unijnych instytucji, czy generalnie uzdrowienia Unii, która od lat jest w poważnym kryzysie. Tylko że to wymaga z kolei dużo większego wysiłku intelektualnego niż próba postawienia w kącie polskiego rządu. Kampania holenderskiego komisarza przeciwko Polsce ma też szerszy wymiar polityczny. Komisja Europejska i inne instytucje unijne od dawna starają się o poszerzenie swojej władzy kosztem państw narodowych. Przykładem może być umowa o wolnym handlu między Unią a Kanadą. Decydenci z Brukseli próbowali wymusić na państwach członkowskich, aby zgodzili się na ratyfikację CETA tylko przez Parlament Europejski i dopiero zgodny sprzeciw państw członkowskich spowodował, że traktat ten ma też ratyfikować oddzielnie wszystkie parlamenty krajowe. Rządy rzeczywiście nie są skore, aby swoją władzę ograniczać, ale Bruksela może też próbować działać według faktów dokonanych i precedensów. Gdyby udało się Franzowi Timmermansowi i jego wspólnikom dzięki takiemu precedensowi złamać upór Polski, to byłby to niebezpieczny scenariusz. W przyszłości komisja byłaby bardziej stanowcza, by spychali się o władzę z kolejnymi państwami i bardziej stanowcza w budowaniu sfederalizowanej Unii Europejskiej. I oto tak naprawdę toczy się gra. Polska jest tylko pretekstem, który po prostu Bruksela próbuje wykorzystać na swoją korzyść. Dlatego też do antypolskiej kampanii przyłączyło się przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie, wysyłając skrajnie tendencyjny raport na temat sytuacji w Polsce. Wiceprzewodniczący Timmermans stał się unijnym jastrzębiem i toczy z nami twardą polityczną batalię, której stawką jest nie tylko obrona polskiej suwerenności państwowej, ale i idei budowy Unii jako porozumienia państw narodowych. I nie powinniśmy się napierać na ciepłe słowa Timmermansa o tym, że zależy mu tylko na dobru naszego kraju i jego obywateli, że ma wiele sentymentu do Polaków, którzy wyzwalali jego ojczyznę spod okupacji niemieckiej. Są to jedynie PR-owe figury retoryczne, mające pokazywać dobre intencje wiceszefa Komisji Europejskiej, podczas gdy gra toczy się o zupełnie inną stawkę. Był to felieton Krzysztof Alosza z naszego dziennika. 13 lipca 2022. Która nie całkiem osobista, Bogdan Mikołajczuk. Polskie Radio 24. Która nie całkiem osobista, Bogdan Mikołajczuk. Dobry wieczór. Czy coś państwo może kolekcjonują? Ja znam kolekcjonerów parasolek, butów, różnych wydań jednej książki, zapalniczek, dzwonków, filmów klasy B, C i niżej. Zakładek do książek, moździerzy, najbardziej kiczowatych przedmiotów świata, starych telefonów komórkowych, pałeczek do chińszczyzny i tak dalej, i tak dalej. O kolekcjonowaniu już za chwilę, a potem z Archiwum Polskiego Radia przypomnimy fragmenty dwóch słuchowisk według Wesela Wyspiańskiego. Bo, jak państwo wiedzą, parę dni temu ogłoszono, że to właśnie Wesele będziemy narodowo czytać tam na początku takie września. Widzitki, takie w tych grube, słuchowiskach, które państwu przypomnę, tak wystąpili m.in. Danuta Szaflarska, Beata Tyszkiewicz i Gustaw Chorobek. A na koniec magazynu, w kolejnej rozmowie o historii mody, dr Monika Małkowska opowie o najodważniejszych modowo miastach świata. A teraz logika i szaleństwo kolekcjonowania. W rozmowie z Wiesławem Uchańskim, szefem wydawnictwa Iskry i kolekcjonerem m.in. sakwojarzy, lasek i napastów. Istotą moich zbiorów jest to, jeśli mogę to nazwać zbiorami, ja swoje zbieractwo kolekcjonerstwem, jest to, że ja zbieram rzeczy z osobistą historią. Nie obchodzi mnie przedmiot o nieznanym pochodzeniu, który nie wie nic. Anonimowy. Tu na przykład jest rzecz dość cenna i pani spojrzy na podpis i widzi pani. Lichtarz Lelewela, dar rektora Krzymuskiego. Rektor Krzymuski to był rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 20. Minionego wieku. No a kto był Lelewelem, to wiemy. I przy tym lichtarzu Lelewel musiał pracować. A jak trafiło to do rektora Krzymuskiego? Otóż zapewne w ten sposób, że był
i myśmy chodzili po całym Białymstoku, ożerałyśmy się, no cudami niewidami. Ona codziennie tej babce, a że ta babka, nie wiem, czy ona jakaś, i umarła, i potem jakieś buty. Jaka jest kolejność zdobywania tych przedmiotów, jeżeli pan ich nie dostaje w prezencie, tylko jest pan na przykład na targu staroci i widzi pan coś ciekawego, to jak pan dochodzi do tej historii ludzkiej, która się za tym kryje, bo rozumiem, że to jest warunek kupna albo nie danego przedmiotu. Czasami taką historię próbuje odkrywać bardzo długo i pani pokaże coś dziwnego, bo przy tym natrudziło się wielu moich gości i przyjaciół. To jest zdjęcie, duży portret, na którym widać pana w garniturze, trzymającego w ręku także Marecek łuk. Zaproszony jest z tym kasakiem do Karczewia obcinać drzewa. Bo niestety, tutaj drzew już nie ma co tu ścinać. Także on ma takie te barki, te ramiona takie szerokie, jak to u chłopa, Hama takiego, z Karczewia. Niech tam karczuje pod Warszawą, jak ten Dominik pod Wrocławiem. Także tak się dogadał dziad z dziadem, gdy mówi gady do gada, żebrak do żebraka, gdy i takim wszystkim prostym zewsząd nędza, kiedy czas przyjdzie na księdza. Anderlecht, czyli dzielnica Brukseli, 1924 rok, czyli...